Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Urbex. Dzisiaj mamy taką chatkę, spójrzcie sami. Nie wiem, czy nam się uda po tam po schodach, czy będą jakieś schody, ale jak będą, to będzie git, a jak nie, to spróbujemy jakoś inaczej sobie poradzić. Dobra, wejdźmy tędy, zobaczmy, co tutaj się kryje. Sam jestem ciekaw. Mam, że strop tutaj kiepsko wygląda. No ale zobaczymy. Zobaczmy, co tutaj jest. Spójrzcie, jakaś lodówka. Dobra. Dobra, i spójrzcie, ten strop tak kiepsko wygląda. Ej, dobra, tam jest jakaś część. Ej, to wygląda jak jakiś piec, może wodę tutaj grzali, nie? Tak wygląda. Dobra, chodźmy tu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tutaj wygląda trochę jak... O, zobaczcie, jakie wejście. W sumie są dwa wejścia. Dobra. To wygląda na jakąś kotłownię. Trzeba będzie patrzeć, czy będzie chodzić, jeśli się nam uda nawet tam na górę wejść. Więc zobaczcie, całkiem spoko ten piec wygląda. Dość stary jest. Niezły. Dobra. Chodźmy dalej, kurde. Zawsze się tłukę. Lepiej się nie tłuc. Zobaczcie, to jest jakaś data. Wygląda na 1963. Sprawdźcie sami. Nie wiem, co tutaj mogło być, ale chyba jakaś chatka. Spójrzcie, znowu to takie miejsce okrągłe. Trochę wygląda. O kurde. Zobaczcie. Naprawdę trzeba będzie tam u góry uważać. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł. No ale dobra. Wchodzić tam. Dobra, zobaczmy, co tutaj się kryje. Jakaś muszka sobie lata. Dobra. Nie będę się tam zagłębiał. Zobaczmy jeszcze, co tutaj. Kurczę, niepokoją mnie te stropy. I dlatego tak pewnie pozabijana jest ta chata, żeby tam nie wchodzić. Spójrzcie sami. Naprawdę kiepsko to wygląda. Tutaj mam już drzwi z zawiasów zdjęte. Ale ciekawe, czy tam nie będzie wejście jakieś do tamtego pomieszczenia. No zobaczymy. Dobra. Chodźmy tutaj. Na razie jak nie widać żadnych schodów na górę. Więc nie wiem, czy będzie wejście. Ale zaraz się wszystko wyjaśni. Wyjdziemy tutaj. Zobaczcie, całkiem spoko to wygląda. Nie ma co. I dobra, bo tam już jest droga. Zobaczcie, te zwory wyglądają na całkiem nowe. Dobra. No i dobra, i tam jest przejście do tamtego pomieszczenia. Jakie krzesełko, co nie? Dobra, nie wiem, co to mogło być. Spójrzcie, tu jakieś szafka, szuflady, ale szuflady pozalepiane. Nic tak naprawdę nie idzie dojrzeć. Ciekawego. Naprawdę takie drzwi na szafkę przerobione. Okej. Dobra, i zobaczmy jeszcze tutaj. Ej, kurde. Strasznie kiepsko to wygląda. Nie wiem, czy tutaj jakaś sama piwnica nie będzie. Bo naprawdę nie widzę wejścia na górę. Myślałem, że tu w środku będzie. A tu już wiem, dlaczego. Tak dobrze jest uszczelnione to, no bo zobaczcie, naprawdę te deski i wszystko, żeby tego nie zawalił, będę tam chodził po górze. Więc może to odpuszczę i to będzie tylko taki piewniczany, krótki odcinek. Ej, może zobaczymy, czy da się szufladę otworzyć. Ej, się da, ale tam półuchy w środku. Nic tam nie widać w tych szufladach. Ej, to może przymknę, żeby nie było. No i co? Wychodzimy stąd. Jeszcze rzucę okiem tylko. No właśnie, tutaj byliśmy. Tutaj to samo. I chodźmy jeszcze do tego pieca może. I co, na razie zakończę ten odcinek. Jeśli się odcinek podobał, zostaw subskrypcję, łapkę w górę. I najwyżej, jeśli mi się uda wejść tam do środka, wyżej, no to zrobię kolejny. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.